W tym odcinku Encyklopola profesor Jarosław Potarzycki z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu opowie nam o krzemie. Dowiemy się, czy jest to makroelement, czy jest to mikroelement, a może też jeszcze w inny sposób możemy nazwać krzem i funkcje, jakie pełni on w roślinie. Miłego oglądania! Panie profesorze, bardzo się cieszę, że możemy się po raz kolejny spotkać i tym razem porozmawiać o kolejnym ważnym składniku po pokarmowym, który nie jest ani makroelementem, ani mikroelementem, ale o tym porozmawiamy sobie za chwilę, dlaczego nie makro i nie mikro. Eee, krzem. Krzem jako taki ważny składnik pokarmowy, który jest bardzo znany w ostatnich latach, coraz bardziej znany. Proszę mi powiedzieć na początku, jakie on przede wszystkim spełnia funkcje i dlaczego jest coraz bardziej istotny właśnie w żywieniu roślin. Krzem jest o tyle ciekawym pierwiastkiem, że nie jest to pierwiastek, który... Jest bezpośrednio odpowiedzialny za metabolizm, bezpośrednio odpowiedzialny za budowę tkanek organów, natomiast spełnia takie funkcje, bym powiedział, antystresowe. Jest szczególnie ważny wtedy, gdy roślina jest zestresowana. Przy czym, to jest też ciekawe, Yy, trzeba tutaj wspomnieć o stresach, zarówno abiotycznych, jak i biotycznych. Jest cała gama i podejrzewam, że za chwilę mnie Pan przepyta bardzo dokładnie. Chciałbym. Yy, natomiast tutaj zwracam uwagę: yy, nie jest to składnik, który jest bezpośrednio odpowiedzialny za funkcjonowanie rośliny, natomiast może bardzo pomóc. No to pociągniemy ten temat dalej, bo, bo też jeżeli chodzi o stresy biotyczne i stresy abiotyczne, to powiedzmy sobie może właśnie, które z tych stresów, na które z tych stresów krzem może pomóc, żeby zniwelować, złagodzić skutki. Jeżeli chodzi o stresy m, abiotyczne, no to tutaj trzeba rozpocząć, sądzę, od y, problemu y, niedoboru wody. Jest to problem podnoszony w Polsce, w Europie. Jest to problem, który jest, pojawia się w publikacjach, również tych związanych bezpośrednio ze zmianami klimatycznymi. I tam również jest podnoszona kwestia krzemu. Krzem buduje tkanki okrywowe, albo inaczej wzmacnia tkanki okrywowe, a więc ta tworzy pewną naturalną barierę, również do, związaną z utratą wody. Ponadto w warunkach deficytu wody krzem ogranicza powoduje ograniczenie transpiracji, a więc woda, powiemy sobie tak, górnolotnie, efektywniej gospodaruje wodą. I w związku z tym jest lepiej przystosowana też do tych stresów, przy czym jeszcze trzeba sobie powiedzieć jedną rzecz, krzem. Odpowiedzialny jest za budowę systemu korzeniowego. To w nielicznych publikacjach jest wprawdzie podnoszone, ale, ale znam takie, a więc również kwestia poszukiwania wody tak, w głębszych warstwach profilu glebowego. W Polsce może nie mamy tego problemu, bardzo często jest podnoszony pozytywny wpływ krzemu na zasolenie. Roślina staje się odporniejsza na zasolenie, są wyłączane pewne związki i tak dalej, nie będziemy wchodzili w szczegóły i to też jest ważne, również na terenach zanieczyszczonych, cały czas jesteśmy przy stresach abiotycznych jeszcze, na terenach zanieczyszczonych również wyłączenie metali ciężkich, jak również odcięcie przemieszczania się metali ciężkich z korzenia, na przykład do liści czy do owoców. Jest to oczywiście, ktoś mógłby powiedzieć, marginalna kwestia. Ale jednak na to też trzeba zwrócić uwagę, że wtedy ta roślina akumuluje więcej, więcej tych metali ciężkich właśnie w tych częściach roślin, nazwijmy to nieużytkowych. Jeżeli chodzi o też zwiększenie tolerancji na suszę, to też ja znalazłem informację do, dotyczącą wpływu krzemu na to, żeby roślina lepiej znosiła niskie i zbyt wysokie te, te temperatury. To też jest jak, jak gdyby skorelowane z tą właściwością właśnie lepszego gospodarowania wodą, troszeczkę i. i, i. Obmierzenia skutku, prawda? Tak, tak, tak. Poza tym, jeszcze tego nie powiedziałem, a powinienem od tego może zacząć. Znam publikacje, w których mowa jest o tym, że krzem modyfikuje funkcjonowanie pewnych enzymów czy całych układów enzymatycznych peroksydazy, kapalazy, dysmutazy to są wszystko enzymy tak zwane stresowe. I tutaj też, jeżeli jest krzem, to roślina bardzo dobrze sobie radzi yy, w tym znaczeniu, że również ma pewne takie działanie antyoksydacyjne, i to też jest bardzo, bardzo ważna kwestia. Jeżeli jesteśmy przy stresach, no to też by trzeba powiedzieć o stresach, o stresach biotycznych, yy, bo one też w kontekście krzemu mogą być zniwelowane. I to jest kluczowe, bo yy, o ile woda oczywiście jest problemem ważnym i, i nie możemy jej lekceważyć, tak stresy. Biotyczne y, związane z krzemem, to jest to, czym zajmują się naukowcy. I tutaj można byłoby powiedzieć, że tych mechanizmów jest bardzo dużo, ale w zasadzie moglibyśmy te mechanizmy na dwie takie grupy podzielić. Mechanizm pierwszy to jest tworzenie bariery, już troszeczkę o tym powiedzieliśmy przed wniknięciem patogena. Proszę pamiętać, że krzem akumuluje się zwłaszcza w tkankach okrywowych pod kutikulą często. I w związku z tym ten patogen już na starcie ma problem, żeby wyniknąć do rośliny, i to jest jedna kwestia. Czy taka bariera bardziej też mechaniczna? Tak? Mechaniczna, ale druga kwestia jest taka, że krzem stymuluje powstawanie różnych substancji, które działają grzybobójczo, bakteriobójczo, często owadobójczo, fenole, fitoareksyny i inne, które działają właśnie na wynikającą już strzępkę grzyba i to jest i to jest to takie działanie prozdrowotne krzemu. Yy, przy czym też warto, warto jeszcze powiedzieć o jednej funkcji yy fizjologicznej. Ona w zasadzie się wiąże i ze stresami abiotycznymi i zbiotycznymi, ponieważ roślina jeżeli cierpi, na przykład z powodu braku wody, czy z powodu również zbyt wysokich temperatur albo cierpi zaatakowana przez patogeny, to często jest tak, że skutkiem jest degradacja chlorofilu. A krzem, i to udowodniono w bardzo wielu publikacjach, krzem powoduje, że ten, ta degradacja chlorofilu zachodzi zdecydowanie później i również działa stabilizująco na chloroplasty, czyli tam, gdzie to wszystko się odbywa. Wiemy teraz już, na jakie stresy krzem możemy zastosować, żeby je zniwelować, ale powiedzmy sobie, w jakich uprawach tak naprawdę krzem najlepiej się sprawdza. O burakach mówi się na pierwszym miejscu, dlatego stoimy na plantacji buraka cukrowego, ale czy to jest jedyna roślina, która, w której właśnie ten krzem ekonomicznie jest najbardziej uzasadniony, żeby go stosować? A pytał, py, pyta nie pan, o warunki polskie czy światowe? Polskie, polskie. Prowokuje, polski, prowokuje polski, Bo, bo jeżeli światowe, to byłby ryż i trzcina cukrowa. Natomiast jeżeli o warunki polskie, to y, o buraku na razie nie będziemy mówić, pewnie do niego wrócimy. Ale na pewno, y, co może niektórych y, z Państwa zdziwić, na pewno y, stosowanie krzemu bardzo dobrze sprawdza się w rzepaku zimym. I tu chciałbym już od razu teraz podkreślić, że nie jeden oprysk. To powinny być, i to też pewnie Państwa zdziwi, y, dwa, a nawet trzy opryski, przy czym pierwszy wykonany kiedy? Jesienią. Po to, żeby przygotować rośliny y, do zimy. Kwestia... Jest z tych tkanek okrywowych, o której mówiłem, pękanie szyjki korzeniowej i tak Znam publikacje, w których autorzy podają, że krzem zastosowany jesienią w stadium nawet 4-5 liści spowodował, że przed zimą rzepak rozwinął większą właśnie biomasę liściową. Oczywiście to też trzeba mieć na względzie określone warunki, żeby tam biomasa też nie była zbyt duża, to jest jasne. I co to spowodowało? Bo spowodowało to na wiosnę więcej rozgałęzień, i to jest bardzo ważne. I później, oczywiście, w rzepaku też warto byłoby zastosować krzem na starcie wegetacji, ale również krótko przed kwitnieniem. Tutaj kwestia zdrowotności uszczyn. Są też prace, które mówią, że np. szara pleśń i inne problemy. To również są powiązane z dostępnością krzemu, i na to też trzeba zwrócić uwagę. Również może Pan się zdziwić i Państwo, pszenice. Pszenice są w Polsce, są, jest niedużo badań, ale są badania w innych krajach, w których się pokazuje, że pszenica, w pszenicy stosowanie krzemu powoduje zwiększenie, i to jest ciekawe. Wszystkich trzech składowych plonu, a więc liczba roślin na metrze kwadratowym, liczba ziarniaków w kłosie i masa tysiąca ziarniaków. Ta masa tysiąca ziarniaków w pszenicy to jest właśnie kwestia tej, tej, tego ograniczenia albo opóźnienia degradacji, degradacji chlorofilu, czyli krótko mówiąc proces nalewania ziarna trwa znacznie dłużej. To mam pytanie dotyczące m, dlaczego w takim razie o krzemie mówi się najwięcej w kontekście buraka cukrowego? Czy to jest kwestia po prostu ekonomiki, że w tej uprawie jednak te dwa, trzy zabiegi krzemem e, spłacają się dużo szybciej i lepiej niż w tych uprawach takich bardziej konwencjonalnych, gdzie jednak e, bardziej też liczymy wszystkie nakłady? No, powiedziałbym tak, to wiąże się prawdopodobnie z dużą podatnością jednak buraka cukrowego na właśnie działanie tych patogenów yy, i co jest jeszcze bardziej, myślę, istotne, bardzo duże, duże problemy buraka cukrowego w momencie wystąpienia doboru. My widzimy tak często w godzinach przedpołudniowych, w czerwcu, w lipcu, gdy są upały, że ten burak cukrowy jeszcze jakoś tam się trzyma, a już po południu liście leżą tak, i jest problem. To też jest problem wtórnego zakażenia różnymi patogenami. W związku z tym, bo to też trzeba podkreślić, w związku z tym, krzem powodując usztywnienie tkanek i racjonalne gospodarowanie wodą, powoduje, że ten liść jest, no, bym powiedział, bardziej, bardziej sztywny, bardziej taki wyprostowany. I to ma również związek z absorpcją promieniowania ze sprawnością procesu fotosyntezy. I rzeczywiście w literaturze mówi się, że głównie trawy w literaturze światowej zwraca się uwagę na trzcinę cukrową na ryż, natomiast o buraku cukrowym w literaturze światowej, podkreślam, mało się na ten temat mówi, natomiast w Polsce, i tutaj pozdrawiam profesora Artyszaka, który jest tutaj guru, jeżeli chodzi o krzem, te badania są prowadzone i rzeczywiście w buraku cukrowym są, są te, te wyniki bardzo interesujące, przy czym bardzo często jest tak, że pod wpływem krzemu nie tyle zwiększa się plon biologiczny tych buraków, co zawartość cukru. Czyli plon produkcyjny, tak, tak zwany. Tak zwany plon produkcyjny. Panie profesorze, krzem w glebie mamy go dużo, bo krzem to krzemionka w takim tak. bardzo dużym skrócie. Dlaczego więc warto ten krzem stosować? W jakiej formie warto go stosować? Bo to jest też takie najczęściej pojawiające się pytanie. Jaka forma krzemu będzie tą najlepiej dla roślin, przy, przyswajalną i dostępną? Skoro poruszył Pan temat gleby, to ja Pana zapytam. Tylko muszę się skupić, żeby nie wypaść z kadru. Tutaj pozdrawiam internautę Oniku z 7. Kłaniam się nisko. Co to jest? Może pokażemy do biały kamery. Biały proszek? To jest Spodrzamy biały wziące, proszek. Jak prowadzę wykład i wyciągnę taki biały proszek żeby pokazać studentom to jest duże poruszenie na sali, muszę panu powiedzieć. te się rozszerzają Tak, tak, coś tam się zaczyna dziać. Ale oczywiście to są takie tylko, to są tylko takie moje drobne dygresje związane z pracą zawodową. Tak naprawdę, panie Pawle i szanowni państwo, tak wygląda gleba, również ta gleba, ta gleba po wyprażeniu, czyli po usunięciu substancji organicznych. To jest krzemionka i z tego zbudowana jest gleba. I teraz wracając do pana pytania, no skoro tyle krzemu, krzem jest drugim pierwiastkiem co do yy, zawartości w skorupie ziemskiej, a gleboznawcy uczyli, że gleba to powierzchniowa warstwa skorupy ziemskiej. No skoro jest go tak dużo, no to dlaczego my mamy z nim problemy? Otóż yy, dostępność krzemu yy, z roztworu glebowego nie jest duża. Mimo, że minerały są zbudowane, jak powiedzieliśmy sobie, właśnie z tak zwanej krzemionki. Jeżeli Pan zapytał, w jakiej formie roślina pobiera krzem w gleby, no to jest to najczęściej, tutaj też jest pewien spór naukowców, ale najczęściej jest to kwas krzemowy, ściślej monokrzemowy. Cała cząsteczka, co jest ewenementem. Bo zwykle rośliny pobierają jony. I może być pobierany czynnie, może być pobierany biernie, yy, ale myślę, że nie będziemy wchodzili w szczegóły, yy, jeżeli chodzi o glebę. Natomiast w nawozach bo pewnie o to Pan pyta yy, yy, składnik ten jest podawany w różnych formach. Jeżeli pomyślelibyśmy o stosowaniu doglebowym no to tutaj muszą to być już konkretne ilości to wiadomo, ale najczęściej. Są to krzemiany wapnia. Mogą to być odpady schuty, może być to tak zwana ziemia okrzemkowa, czyli, czyli tutaj nawóz wyprodukowany na bazie właśnie tych, tych resztek pozostawionych przez okrzemki. No ale tutaj te dawki muszą być odpowiednio większe, no, wiadomo, że tutaj no, 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 ta aplikacja to, to jest poziom 10-20. W niektórych krajach podaje, podaje się dużo większe wartości kilogramów na hektar. Natomiast w Polsce najczęściej krzem jest podawany w formie nawozów dolistnych i w tych nawozach możemy spotkać zarówno czysty, że tak powiem, kwas krzemowy, stabilizowany różnymi związkami. Bardzo często są to krzemiany wapnia, o których powiedzieliśmy. Mogą to być krzemiany sodu, mogą to być krzemiany potasu. To są związki dość dobrze rozpuszczalne w wodzie, więc tu nie ma żadnego problemu. Również bardzo często stosowana jest tak zwana nanokrzemionka. To są te tak zwane nano, nanonawozy rozdrobnione, sproszkowane i też stosowane właśnie do liści w formie pogłównej, przy czym bardzo chciałbym to podkreślić, że krzem, nawet pobierany z gleby, bardzo sprawnie przemieszcza się w roślinie, ale nie jest wycofywany z liści starszych. I w związku z tym może być taka sytuacja, że na początku wegetacji jest, tak jak powiedziałem, sprawnie pobrany. Z gleby, ale później zaczynają się problemy. Również związane z tym, że, że nie ma dostatecznej wilgotności gleby i tak dalej. I wtedy konieczna jest ta właśnie pogłówna aplikacja. My rozmawiamy o klasycznych roślinach uprawnych. Jeszcze musimy o ziemniaku powiedzieć, bo to jest bardzo ważne. Ziemniak, funkcja prozdrowotna. To jest jedna sprawa, tak, zaraza ziemniaka i tak dalej jest też skorelowana z dostępnością krzemu i ten krzem w ziemniaku byśmy bardzo szybko zaczęli stosować wyprzedzając tę fazę krytyczną, czyli nawet gdy, gdy krzaczki mają tam 15-20 cm już wtedy pomyśleć o krzemie. Są prace, które pokazują, że zmienia się struktura bulw, czyli jest mniej bulw małych, więcej średnich i większych i tutaj no wiadomo, ziemniak, czyli... Co? Skórka, kwestia wnikania patogenów, kwestia przechowywania, więc tutaj nie możemy o krzemie zapomnieć w ziemniaku, ale chciałbym jeszcze nawiązać do ogrodnictwa, A, bo ja teraz pracuję w dyscyplinie rolnictwo i ogrodnictwo, także trochę się muszę zacząć nawet na ogrodnictwie znać. E, proszę pamiętać, że również przecież opryski krzemem, pękanie śliwek, wiśni, Czereśni i tak dalej, to, jest, to może być ograniczane czy niwelowane przez stosowanie krzemu, i również doczytałem, że bardzo popularne jest stosowanie krzemu w truskawce. Tutaj różne, różne choroby, szara pleś, o ile się nie mylę, to się nazywa jeszcze druga choroba z korony w truskawkach jest. Jest taki problem, i są prace, które pokazują, że można byłoby zastosować krzem krótko przed kwitnieniem i krótko po kwitnieniu. I wtedy te truskawki mają też lepszą mięszość, lepszy smak, i tak dalej, są zdrowsze. Więc tutaj na to też bym chciał zwrócić uwagę. A ja chciałbym wrócić na chwileczkę jeszcze do formy krzemu, bo bardzo często spotyka się też. Takie zdanie, że najlepiej przystwajalną formą jest kwas ortokrzemowy. Czy on się różni od tego kwasu monokrzemowego? To jest to, samo. to jest to samo. To to samo, To jest to samo. Czyli kwestia tylko frazewnictwa, tak, żeby tak, tak. Gdyby nie Gdybym miał to... zacytować podręcznik, to, to było, był, musiałbym powiedzieć, że jest to określane jako kwas ortokrzemowy, zwany inaczej monokrzemowy. Panie profesorze, to tak naprawdę... Czym jest ten krzem? Nie jest makroelementem, nie jest mikroelementem, jest składnikiem pomocniczym? Tak to nazwać Jest składnikiem korzystnym, tak to się mówi. Składnik y, niezbędny dla rośliny to jest taki, który spełnia trzy kryteria określone jeszcze chyba w latach 30 poprzedniego stulecia czyli musi y, być niezbędny do tego, by roślina przeszła cały cykl rozwojowy. Nie może być zastąpiony przez żaden inny pierwiastek i musi mieć konkretny, udokumentowany wpływ na metabolizm roślin. I w tym kontekście krzem, tutaj też jest spór wśród naukowców, krzem mógłby być określony jako składnik niezbędny tylko w przypadku ryżu i skrzypu. Tak literatura światowa mówi, więc my mówimy, że jest korzystny, czyli dla niektórych gatunków działa korzystnie, działa wspierająco, ale nie jest niezbędny. Podobna sytuacja jest na przykład z glinem w przypadku herbaty, czy co by tu jeszcze przywołać? Na przykład sodem w przypadku rzeczonego buraka cukrowego. E, powiedział Pan wcześniej, że e, krzem jako pierwiastek nie jest e, remobilizowany, czyli wycofywany z liści starszych. To nam trochę też odpowiada na pytanie, dlaczego wykonujemy więcej niż jeden zabieg, prawda? Bo tak. w momencie, kiedy roślina rośnie. I ma nowe przyrosty liści, no to tak. jak gdyby w tych nowych przyrostach tego krzemu może być mniej albo wcale dlatego warto uzupełniać to, to nawożenie na listę tam, gdzie ono jest potrzebne. Zdecydowanie tak, i tutaj też zwracam uwagę, że ten burak będzie rozwijał za chwilę y, coraz to większą masę liściową, i jeżeli nie będzie krzemu, no to, to ta, ta masa liściowa też nie będzie się tak sprawnie rozwijała. To jest to nawiązanie do tego, co mówiłem o fotosyntezie, o chloroplastach. Pobieranie krzemu, jest związany z wilgotnością gleby, z podażą azotu i z aktywnością mikrobiologiczną gleby. Generalnie pobieranie krzemu jest większe tam, gdzie roślina jednocześnie może pobrać więcej azotu. Więc, jeżeli my teraz spojrzymy na burach cukrowych i powiemy sobie, że my musimy umiarkowanie działać z azotem w tym buraku cukrowym, no bo wiadomo, nie będzie polaryzacji, to jest kolejny argument do tego, żeby wspierać tego buraka cukrowego krzemem, bo on może mieć problem z pobraniem z gleby. To samo dotyczy plantacji, gdzie ten azot nie jest w luksusie. Trochę mnie pan zmotywował do śledzenia literatury na, na, pot na potrzeby tego odcinka. I, I śledząc tą literaturę, doczytałem się również, że bardzo popularne jest stosowanie krzemu w kukurydzy. Wiemy, że z kukurydzą mamy ten problem, że nie możemy wjechać później niż tam w stadium 7, 8, 9 liści. W związku z tym musimy ten krzem podać odpowiednio wcześnie. I teraz. Y o wszystkim, o czym mówiliśmy yy, do tej pory, trzeba by było powiedzieć również w kontekście kukurydzy, ale jest jeszcze dodatkowa kwestia. Bardzo często rolnicy opóźniają zbiór yy, kukurydzy. O, są różne przyczyny rozważania, żeby doszła, żeby jak najpóźniej, yy, i tu jest kwestia mykotoksyn. Tak? Jeżeli yy, roślina będzie wcześniej, Dobrze zaopatrzona w krzem, to, to tych mykotoksyn może być mniej. Zwracam uwagę, że my tych mykotoksyn nie widzimy. A my możemy to tylko pod mikroskopem zobaczyć, i potem mamy problemy w kurnikach, i tak dalej, e, właśnie z, z ziarnem e, kukurydzy zainfekowanym różnymi grzybami. Spośród roślin uprawnych na świecie, uprawianych ogólnie, najwięcej krzemu pobiera ryż. To jest ponad 300 kg yy, z hektara. Yy, dość dużo pszenica, yy, no, nieco ponad 100 kg nawet, więc tu proszę pamiętać, że, że to nie tylko oprysk, bo to byśmy nie dali rady. No i a taki yy, burak cukrowy yy, też na poziomie 70-90 kg yy, krzemu z hektara, więc to są też niemałe, niemałe ilości. Więc ten potencjał gleby musi być też odpowiedni, żeby, żeby ten krzem dostarczyć. I chciałbym jeszcze Panu powiedzieć tak, skoro powiedzieliśmy, że w jęczmieniu, jeszcze też w owsie, jest dość dużo krzemu, to co? To znów wrócimy do piwa, o którym rozmawialiśmy, gdy była mowa o manganie, ale musimy sobie to też powiedzieć, że dość dużo krzemu znajduje się w piwie, a jeżeli już jesteśmy przy trunkach, to dużo więcej w winie. Ale nie doczytałem w jakim czy w białym, czy w czerwonym. I to tak z tych ciekawostek, to tutaj też chciałbym y, to panu powiedzieć. A zbliża się lato, mamy końcówkę wiosny. To takie informacje dotyczące tego, co znajduje się w tym, co pijemy. Przy okazji jakiś grilling. Grilling jest bardzo istotne, więc bardzo panie profesorze dziękuję za. A w wodzie pitnej. Bryw pozorom, w wodzie mineralnej też może być dość dużo krzemu, ale to już zależy od ujęcia. Ale są prace, które mówią, że, że woda mineralna może być też bogata w krzem. Czyli można by nawet powiedzieć, że tak, jak cukier krzepi, tak krzem też krzepi. krzepi. Panie profesorze. Ten kilkunastu minutowy odcinek pokazuje, że krzem na pewno jest takim pierwiastkiem, który wnosi wiele. Może być pewnym takim narzędziem do tego, żeby lepiej poradzić sobie ze stresami braku wody, stresami związanymi ze szkodnikami, z chorobami i innymi czynnikami stresu, stresowymi. E, dlatego fajnie, bo tak myślę, że wkomponowaliśmy w ten odcinek, ten najważniejsze informacje dotyczące krzemu. No, i tutaj pewnie rozważania dotyczące tego pierwiastka będą przez następne lata czynione. Być może kiedyś się doczekamy takiej informacji, że on się stanie albo makro, tak. albo mikroelementem, bo te, te badania też są coraz, coraz, coraz nowsze i teraz jest ich więcej prowadzonych, prawda? Ja chciałbym Panu podziękować też za ten odcinek, za tę wiedzę, też za to, że możemy tworzyć takie treści na kanale Epole. Ja chciałbym Wam przypomnieć, że patronem kanału Epole jest Kortewa, a Kortewa obchodzi w czerwcu pięciolecia istnienia w Polsce, więc też e, w tej okazji chciałbym tym sobą pocelebrować troszeczkę te 5 lat. No to wszystkiego najlepszego. Dokładnie, 100 tak. lat 100 lat, jak to tam zawsze się na weselach czy na urodzinach tak jest, toast wznosi i tak dalej. E, więcej informacji na temat krzemu, a także innych makro, e, mikroelementów, innych tak zwanych pierwiastków pożytecznych, czy też pozytywnych, tak na pewno w najbliższym czasie również będziemy Wam przekazywać. Jeżeli macie jakieś pytania do Pana Profesora, Proszę pisać w komentarzach. Panie profesorze, proszę też te komentarze czytać. Czuję, że pan czyta, ale też te wiele informacji, które, które tam się pojawia, informacji, które są w pytaniach zawarte, no to są takie myślę, że istotne rzeczy dla naszych, dla, dla naszych widzów, dla rolników, którzy chcą wiedzieć więcej. Okej, okay. dziękuję bardzo. Proszę pamiętać, że gdy rozmawiamy o krzemie, to my powinniśmy również rozmawiać troszeczkę o żywieniu człowieka. Ponieważ stwierdzono, że krzem ma bardzo pozytywne działanie na nasz organizm. Ja już nie wspomnę o tym, że jest takim pierwiastkiem piękna. Panie to doskonale wiedzą, tak? Czyli włosy, paznokcie, skóra Skrzypowita przecież, ale jeszcze też y, działanie y, Tak, y, Proszę pamiętać, że y, krzem akumuluje się na przykład w ziarnie pszenicy, gdzie na po, y, pod okrywą nasienną tego ziarniaka tam jest też taka warstwa aleuronowa, tam jest, tam jest też białko i przy okazji są tam też, y, jeżeli w ogóle, akumulowane inne składniki. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że kupując pieczywo gruboziarniste, kupując na przykład czy spożywając otręby, sam to robię, my dostarczamy przy okazji również inne składniki, w tym krzem. O ile ta pszenica będzie dobrze zaopatrzona w krzem. Jeszcze dla tych, którzy lubią spożywać owoce, proszę zwrócić uwagę, nie obieramy, nie obieramy owoców z różnych przyczyn ale również z tego powodu, że krzem akumuluje się właśnie również pod skórką czy nawet w skórce.